Minecraft 1.21 w końcu nadchodzi! A razem z nim nowe moby, bloki i wiele, wiele więcej! A to znaczy tylko jedno, nowe podejrzane mity! Dlatego wypuściłem z klatki detektywa żelaznego i dzisiaj je sprawdzimy! A ty zostaw łapkę w górę, żebym miał czym go karmić, lecimy! Okej, mit numer 1! Gdy podpalisz owcę, wyleci z niej pieczona baranina, ale gdy podpalisz misia polarnego, wypadną z niego surowe ryby! Ty, faktycznie podejrzane! No bo chyba to nie jest żadna tajemnica, wszyscy wiemy, co pana z podpalonych owiec, tak? Ja wiem, to okropne, też nie chciałbym tego widzieć, ale mamy podpaloną baraninę, znaczy pieczoną baraninę. To samo dotyczy krowy, to samo dotyczy świni, ale według tego mitu jest jeden wyjątek. Miś polarny. Ej, a w ogóle da się go podpalić? Czy lud się da... lud się da podpalić? Ciekawe. Pierwsza nowość, której właśnie się dowiedziałem. Dobra, ale jak z tego ziomka wylatują ryby, to powiedzcie mi, czy naprawdę te ryby będą surowe. Co szczerze mówiąc, nie będzie miało jakoś specjalnie sensu, jeśli mięso ze wszystkich podpalonych bobów wylatuje pieczone. To nawet jeśli ryby nie są mięsem misia polarnego, to wypadły pieczone. Halo. Mit obalony. Ryby są pieczone. No i właśnie w ten sposób przenosimy się do kolejnego krzywdzenia biednych mobów. Co wy robicie? Jeśli strzelisz z kuszy w zwiniętego pancernika, to zrobi obrót na ziemi. W sensie fikołka, nie? Co te biedne pancerniki wam zrobiły, żebyście chcieli to robić? Dobra, na początku trzeba go wystraszyć. Easy, easy. Teraz trzeba mieć jeszcze kuszę, to boli. I tą kuszą trzeba strzelić w pancernika tak, aby zrobił fikołka. Dobra, stary, jestem ready. A ty 3, 2, 1. Fikołek! To nie był fikołek. Mordo, to nawet salto nie było. Co to było? Po prostu podskoczyłeś. Nie wiem, może trzeba go pod odpowiednim kątem, na przykład od dołu, i wtedy zrobi fikołka. Let's go! To nie był fikołek. Szczerze myślałem, że są mocniejsze. Dobra, dawaj, let's go! To też nie był fikołek. Dobra, wiesz co? Ja mam wrażenie, że ty po prostu nie potrafisz zrobić fikołka. A przez to mam wrażenie, że ten mit jest jednym wielkim fejkiem. Nie krzywdźcie biednych pancerników. Mit numer 3. Jeszcze nikt nigdy nie zostawił subskrypcji doniczką. W sensie, jak doniczką? W sensie, mam was poprosić, abyście wzięli do ręki doniczkę i spróbowali zostawić nią suba? Dobra, jestem w stanie uwierzyć, że jeszcze nikt nigdy tego nie zrobił. Więc mit potwierdzony, a ty możesz być pierwszy. Daj znać w komentarzu, jeśli naprawdę to zrobiłeś. Numer 4. Nie da się założyć psu zbroi przy pomocy dispensera. Co? Jak się nie da? Jeśli człowiek może, to dlaczego pies ma nie móc? Oto nowa wilcza zbroja. I ktoś mi tu w mitach chce powiedzieć, że nie da się jej założyć za pomocą dispensera. Zobaczcie, proszę państwa. Oto dispenser wyrzucający właśnie tę piękną zbroję. Gdzie ona jest? Ty, no zniknęła. Jeszcze raz, zbroja jest w środku. Klikamy i już jej nie ma. Zaczyna mi się wydawać, że to jest dosłownie o wiele bardziej podejrzane, niż myślałem. To dosłownie przecież wyrzuca i znika tą zbroję. Nie ma jej, nigdzie jej nie ma, w EQ jej nie mam, tu jej nie ma. Co się dzieje? Halo! Dobra, ale pozwólmy przejść przez tą płytkę psu. No tu mały, zapraszam do mnie, idealnie, o! Wyrzucone. Ty, chwilę, bo ja się zaczynam gubić. Tym razem wyrzuciło, ale nie założyło psowi, co nie? Znaczy, ziomek przeszedł, ale totalnie nic z tego. Dawaj jeszcze raz, próba numer 2. Ale przynajmniej wyrzuciło. A jak ja przez to przechodzę, to w ogóle znika nawet z dispensera. Ten mit okazał się być o wiele bardziej podejrzany, niż myślałem. Ale jedno potwierdziliśmy, mit potwierdzony. A to wygląda tak, jakby próbowało mi tą zbroję założyć, tylko że... No nie da się, no. Słyszeliście kiedyś o tym, że na Bedrock Edition, jak zginiesz, to jest napisane giniesz, a na Javie nie żyjesz? Halo, halo? Skąd ta różnica? W sensie to nie ma, żeby tu i tu była inna wiadomość o śmierci, ale na początku sprawdźmy na Javie. Faktycznie to by się zgadzało, jest napisane, że nie żyje. Milusio, pozdrawiam. Ale przenieśmy się na Bedrock Edition i zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Czy faktycznie wiadomość się zmieni, czy może pozostanie miłe i niewinne, nie żyjesz? Przekonamy się właśnie teraz. O, a to ciekawe. Faktycznie, na Bedrock Edition wiadomość brzmi giniesz, a na Javie nie żyjesz. Dajcie znać, którą z nich wolicie. Mit numer 6. Jasno niebieska terakota ma teksturę stone'a. Chwilę, terakota to jest to. Dobra, uff. Myślałem, że ktoś mówi, że to ma teksturę stone'a. Nie. Chodzi tutaj o jasno niebieską terakotę, czyli ten piękny bloczek. A sprawa wygląda następująco, że ktoś oskarżył kogoś o kradzież tekstury. Zakładam oczywiście, że nie chodzi tu o teksturę 1:1, tylko o jakby zmienienie jej koloru. A tak się składa, że mam idealny sposób, jak to sprawdzić.
sprawdzić. Oto oba nasze piękne bloczki, jeden koło drugiego. Zaznaczmy sobie teraz tylko jasno-niebieską terakotę. I spróbujmy manipulować teksturami tak, że stanie się szara. I do tego tym narzędziem spróbujmy uwydatnić te jej różne wzorki, bo jak widać, ona tam takie delikatne wzorki ma i chciałbym sprawdzić, czy te wzorki są podobne do tych, jakie są na stołnie. Okej, powoli coś mam, mam coś. Tutaj do góry widać, że te jasne piksele robią taką zetkę i zaraz obok ślimaka. Próbuję zrobić, żeby to było jeszcze lepiej widoczne, ale jest ciężko, proszę państwa, jest ciężko. Dobra, to wszystko, co mogę zrobić i teraz tak, porównajmy sobie to do stołu na obok. Tak jak powiedzmy, taka zetka obok faktycznie jest i w tym miejscu, i w tym miejscu. Tak już tego ślimaka, który jest na terakocie, nie widzę na stołnie. To też się nie zgadza, w tym miejscu nie ma żadnych podwójnych jasnych bloczków. W skrócie, wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że to jest totalnie inna tekstura. A bit jest obalony. Wracamy do naszego kochanego pancernika i sprawdzimy, czy boi się sprintu, ale chodzenia i skakania już nie. Oto on, nowy mob, którego spotkamy w najnowszej wersji Minecrafta, z tym, że właśnie się schował. No i pytanie brzmi, w jakich sytuacjach on się schowa, w jakich będzie bił ze świnią, co? Dobra, chodzę koło niego normalnie, jest okej, nie chowa się, podskakuje i nadal jest chyba okej. To teraz zacznę koło niego sprintować. Dzień dobry, o, ty schował się! Od razu jak zacząłem sprintować, to się schował, on się boi biegania! Może to jest jakaś powszechna wiedza, ale ja o tym nie miałem pojęcia. Mit potwierdzony, lepiej nie biegajcie koło pancernika. Dzięki nowej wilczej zbroi, pies może przetrwać nawet atak soniczny Wardena mocno. A przynajmniej mocne to będzie, jeśli okaże się prawdziwe. A przynajmniej mocne będzie, jeśli okaże się prawdziwe. Poproszę jednego psa i proszę mu założyć wilczą zbroję. Dobra, stary, teraz słuchaj, będziesz miał zaraz przeciwnika, takiego nie za dużego, nie za małego, bo poradzisz sobie. Co, ty sobie nie poradzisz z Wardenem? Ty sobie nie po... Nie patrz na to, okej? Nie patrz na to. Oto on, masz jedno zadanie. Jakimś cudem przetrwać jego atak soniczny. Ty, ale na początku nie atakuj go normalnie, nie atakuj go, nie atakuj go normalnie. Zostaw go, to miał być soniczny atak. Nie taki, to jest nie fair, to jest bardzo nie... To jest nie fair. Ja, czy to jest bardziej skomplikowane niż myślałem. Dobra, co ty na to w takim razie? Masz go teraz, wilcza zbroja założona, więc proszę serdecznie o jeden atak soniczny. Dziękuję. Panie Wardenie, mam nadzieję, że się dobrze zrozumieliśmy. Proszę jeden atak soniczny, powiedziałem. O, pięknie, idealnie, dobrze. Ty, typek przetrwał jeden, nawet drugi przetrwał. Co jest? Ta zbroja jest naprawdę taka silna, że nawet trzy ataki soniczne dał radę przetrwać. I czwarty poleciał bez jaj. Ja, ty, nadal troszeczkę zostało. Ja, no to prędzej w tym momencie się Wardenowi znudzi niż temu psowi. Szósty, teraz będzie siódmy i stracił zbroję. No nie! Czyli uwaga, pies ze zbroją może przetrwać nawet nie 8, bez zbroi przetrwał jeden atak, przetrwa 9 ataków sonicznych! Zmarł na 11. Atak soniczny Wardena jednak nie jest taki mocny, jak myślałem. Pff. Ale za to bit jest potwierdzony, chociaż z drugiej strony w bicie było, że dzięki tej zbroi przetrwa atak soniczny Wardena, a mi się wydaje, że ziomek by to przetrwał nawet bez zbroi. Czekajcie, bo to faktycznie jest ważne. Uwaga, uwaga, pies przetrwa atak soniczny Wardena nawet bez tej zbroi, więc mit jest według mnie fałszywy. W bicie było, że dzięki tej zbroi, on nie potrzebuje jej, żeby przetrwać, także mam nadzieję, że to jasne. Numer 9. Zostajemy w tym samym temacie, tylko zmieniamy game moda i sprawdzamy, czy faktycznie jeśli wejdziemy w Wardena na GM3, to nic nie zobaczymy. Czy on ma w ogóle oczy? Przecież nie ma, co nie? Więc faktycznie to byłoby całkiem oczywiste, że jak zmienimy tryb na widza i klikniemy lewym w Wardena, żeby zobaczyć coś jego oczami, to zobaczymy jego oczami. Jakim cudem? Ej, chwilę, no przecież to sensu nie ma. Warden nie ma oczu, przez co ja właśnie patrzę. No nic, okazało się, że chyba jednak jakieś ma. A my na GM3 możemy przez nie patrzeć. Mit obalony. I udało się. Numer 10. Jeśli skoczysz wagonikiem z 15 kratki, to wagonik się zniszczy, a jak ze setnej, to już nie. Sprawdzaliśmy coś podobnego kiedyś z łódką i faktycznie są jakieś konkretne kratki, z których skoczymy z łódką, to ona się zniszczy. Ale z wagonikiem pierwsze słyszę. Dlatego oto wieża numer 1 o wysokości 15 kratek. Wyskoczymy sobie z niej i zobaczymy, co się stanie z naszym wagonikiem. Let's go! Nic się nie stało z naszym wagonikiem. A jak go puszczę bez mnie, też się nic nie stanie. Sprawdzę jeszcze 12 kratkę, bo przy łódce to 12 była podejrzana. Może z wagonikiem i 12 kratką też jest coś nie tak? Nie, wszystko jest tak. Wagonik żyje, ja ledwo. Ale i przy 12 i przy 15 nie stało się nic nadzwyczajnego. Dlatego zakładam,
dobrze przy setnej, tym bardziej nic ciekawego się nie stanie. Ale sprawdźmy to żelazny kontrast, setna kratka z wagonika. Ile to trwa, to strasznie długo się spada. Wiem jedno, na pewno umrę. Ale czy stanie się cokolwiek magicznego oprócz tego? To chyba... chyba nie. Nie, wagonik przeżył, tutaj też przeżył. Zawsze przeżył. Video malony do kolejnego odcinka, pa. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa przekozackie filmy, które musisz sprawdzić. W tym po prawej sprawdziłem 12 największych błędów w historii Minecrafta. Muszę się poznać, siema.